Co się tak patrzysz, Marcin? No patrzę się na ciebie. Mam do ciebie pytanie. No jak się teraz kurwa czujesz? Jak chuj. Znaczy? Znaczy jak chuj. Kołodziejczak mi pokazał, że jestem chujem. Tępym w dodatku. W 2016 roku, zaraz zobaczycie, u Piotrka Korczarowskiego powiedziałem, co powiedziałem, to był maj 2016 roku, 10 maj. A czuję się jak chuj, bo wszystko, co powiedziałem, się sprawdza, krok po kroku. I gdybym zachował się jak Kołodziejczak i wtedy, w 2016 roku, przytulił się, a mogłem i wcześniej, przytulił się do władzy, to dzisiaj byłbym panem. Musiałbym mieć ściągawkę, w ilu radach nadzorczych jestem. Musiałbym liczyć comiesięczne wpływy. I jak to się mówi, miałbym wyjebane. A tak, kurwa, muszę się mocować z prokuratorami, sędziami i pewnymi panoptykami ludzkimi z pewnej zasranej, odbytniczej organizacji. Ja się nie skarżę. Ja podsumowuję. Natomiast zwracam się do kolegów byłych, z którymi szliśmy razem. Skurwiliście się. Zesraliście się ze strachu. Nie wytrzymaliście ciśnienia. Wasze działania usprawiedliwiacie, a to są działania tchórzy. Tchórzy. I dobrze powiedział o was Piotr Wojciechowski. Nie mogę powtórzyć dokładnie, co powiedział, bo on nie żyje. Ale on was znał doskonale. I teraz do prokuratorów i sędziów. A wy, kurwa, co myślicie? Ludzie! Ludzie! Że wam się upiecze? Nie. Będziecie, kurwa, chłeptać tę wojnę tak jak i my. Tak będziecie chłeptać i będziecie drżeć, że tyle nagromadziliście. I chuj z tym, że nagromadziliście. My, którzy mamy świadomość, też będziemy chłeptać tę wojnę. I te upokorzenia. Tylko my się nie będziemy dziwić. A wy będziecie zadawać tragiczne pytanie. No jak to? Przecież my byliśmy tacy wierni. Żandarm amerykański nie będzie się patrzył. Czy tyś jest prokurator, czy tyś jest sędzia, czy tyś jest poseł. Jesteś dla niego Polaczkiem. Jak mu pasuje, przyjebie ci pałą przez łeb. Żandarmską swoją. A dlaczego nie? Tak jest w kolonialnych państwach. Będziecie musieli się zachowywać, wiecie jak? Jak dwór Kim Il-sena w Korei. Będziecie widzieli amerykańskiego generała i będziecie tak robić. A jak on coś będzie mówił, to będziecie wyjmowali notesiki i skrzętnie będziecie pisali tak, tak. Czeka was, kurwa, los. Kundli. My możemy gnić w więzieniach. Coś jeszcze mam ci dodać, Marcin? Czy to ci wystarczy? To co dalej? Puść to, co mówiłem w 2016 roku i chuj! Bawcie się dalej. Ja nie odpuszczę. Choćbyśmy ciemną szli doliną, nie odpuścimy skurwysynom. Czy masowa imigracja ma na celu osłabienie Europy? Tak. To jest bardzo precyzyjny plan. On, proszę państwa, zaczął się w 1989 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Europy, Zjednoczonej Europy, Jacques Delors, przypominam, nazywał się, powiedział, że Unia Europejska wygra wojnę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi. I Stany Zjednoczone się przelękły, bo ta wojna gospodarcza miała polegać na tym, że 500 milionów ludzi intelektualnie na dobrym poziomie, potencjał ogromny Europy był wtedy w 1989 roku, zacznie współpracować z Chinami, z Indiami i zagrozi parytetowi dolara na świecie. Przypominam, że dolar nie jest oparty na złocie, tylko na ropie naftowej. I zauważcie, co się stało. Ameryka przejmuje Irak,
Afganistan, przejmuje Libię, przejmuje wszystkie afrykańskie złoża ropy i azjatyckie, ma tę ropę za darmo. Pomagaliśmy im w tym hańbiącym ataku na Irak. Brak Husseina, brak Iraku, to są te masy imigrantów. One mają za zadanie rozbić nasz spokój i nasze państwowości. Zobaczcie, ile się stało od wakacji, jak się zrelatywizowały pojęcia. Kiedyś, gdyby ktoś taranował granicę, to zostałby zastrzelony na tej granicy jak pies. Dzisiaj się tego nie robi, bo chodzi o was, młodzi koledzy i młode koleżanki. Odsyłam was do internetu. Możecie przeczytać w internecie doktryny, oficjalne doktryny amerykańskie. Doktrynę Brzezińskiego, doktrynę Wolfowica, doktrynę Szaranskiego, doktrynę Busha i tak zwany plan na nowe stulecie, czyli PNAC, w skrócie PNAC. No i TTIP, umowa o wolnym handlu atlantyckim. Jak to wszystko dojdzie do skutku, to tak jest, jakbyśmy przegrali wojnę z Ameryką. I Brzeziński pisze, trzeba wywołać wojnę z Rosją. Do tego najlepiej nadają się Polacy. I ta wojna będzie wojną między Polską, Rosją, Ukrainą, Białorusią i państwami nadbałtyckimi. Ameryka nie będzie w tej wojnie stroną. Będziemy się bili 5 lat, 10 lat, będą straty, momenty pokoju, ale ta wojna będzie po to, żeby osłabić Rosję na tyle i może rozczłonkować, żeby Rosja musiała wziąć z Ameryką sojusz przeciwko Chinom. Problem jest, czy jeszcze będziemy na tym świecie. Jak sięgniecie do historii, to zobaczycie, ile razyśmy się dali wmanewrować w nieswoje wojny i zapłaciliśmy za to straszliwą cenę, to znaczy krew. Krew. Powstanie warszawskie, te najbliższe, 250 tysięcy ludzi do piachu. Ruina totalna Polski. Ja nie odbieram bohaterstwa młodym ludziom, ale poczytajcie pamiętniki rotmistrza Pileckiego. Ci młodzi ludzie zostali ze scyzorykami, z orczykami do kilofów pognani na bunkry. Zginęli. Zginęli. Wasz cel powinien być taki. Nie dopuścić do wojny tutaj. Nie dopuścić za wszelką cenę. Piłsudski powiedział Bekowi, kiedy robił mu testament. Pamiętaj, nie wchodź do wojny jako pierwszy. I co zrobił Bek? Podpuszczony przez Anglików? Oni go bardzo dobrze rozpracowali. Jest też w internecie, można znaleźć po angielsku, opracowania psychologiczne ministra Beka. Rozpracowali. Próżny, pusty, pyszny, pewny siebie. Przedłużyć czerwony dywan o 10 metrów, wstawić 3 orkiestry wojskowe. I co robi Beck? Beck w Anglii godzi się na wszystko. 1 września Niemcy napadają na Polskę, likwidują ją i jesteśmy w tej stanie klęski do dzisiaj. Weszliśmy do wojny jako pierwsi, wyszliśmy jako ostatni z totalną klęską. Teraz niech się Amerykanie biją z Rosjanami u siebie, nad Potomakiem na przykład, albo pod Waszyngtonem. A dlaczego nie? Bo to będzie bardzo dziwna wojna. My będziemy ginąć, ale żadna bomba na Moskwę, na Petersburg, na Waszyngton, na Boston nie upadnie. Damy miejsce komuś innemu, kto chce tutaj przyjść w tę strefę zgniotu albo w strefę złotego interesu. Bo geopolityka mówi, że to jest miejsce złotego interesu. Jeśli tutaj dojdzie jedwabny szklak, udowodniono jest, że towary chińskie idące pociągiem do Łodzi, bo jedwabny szlak ma się kończyć na Łodzi, jadą szybciej niż statek. To jak ktoś inny będzie zarządzał Polakami, bo Polaków nie będzie, to ten złoty interes 21-wieczny, a może 22-wieczny, zgarnie pod siebie. Teraz wam zadaję pytanie, cóż to za naród? No na pewno nie my. Mam apel. Ja mam 60 parę lat, już się nażyłem. Mogę umrzeć. Ale wy, koledzy i koleżanki, życie przed wami. 10 lat waszego życia już będziecie innymi ludźmi. Nie dajcie się wepchnąć do wojny. Nie dajcie się wepchnąć do wojny. Zobaczcie, premier Kaczyński przejął władzę. Jest tajnym premierem. Nie zniósł kilku newralgicznych punktów, które nas załatwiają jako naród. Nie zniósł sławnej dyrektywy 1066, która pozwala obcym armiom wejść do Polski. Jeśli tu przyjdą Amerykanie, to przecież nie przyjdą, żeby nas pilnować. Przyjdą, żeby nas prowokować. Zasada fałszywej flagi. Jeśli ktoś nie wie, to powiem. Specjalizują się w fałszywej fladze Amerykanie. Ona im służy do wywoływania konfliktów. Pierwsza fałszywa flaga to był 909 rok, kiedy wybuchła wojna z Meksykiem. Amerykanie zatopili własny krążownik. Druga fałszywa flaga, puszczenie statku pasażerskiego na pola ubotów, żeby wepchnąć Amerykę do I wojny światowej. Trzecia fałszywa flaga, Pearl Harbor. Oglądaliście filmy. Dokładnie wiadomo, że Japończycy mieli zaatakować tego dnia, o tej godzinie. I cóż?
robią władze amerykańskie? Wyprowadzają z portów lotniskowce i poświęcają 5 tysięcy marynarzy i swoje statki, bo potrzebna była im ta wojna. Teraz też tak jest. I teraz czy się damy wepchnąć? Jeśli się damy wepchnąć, to będzie fałszywa flaga, będzie odpalona rakieta, będzie prowokacja, zasada domina, będzie ogłoszony stan wojenny, koniec demokracji, koniec wolnego zdania. W stanie wojennym jesteś albo defetystą, albo patriotą. Nie zgadzasz się do obozu albo pod ścianę. To jest sytuacja dramatyczna, to jest przełom wieku. Kończy się stary układ polityczny jałtański, coś go musi wypełnić. I naszym celem jest przetrwać, demograficznie przetrwać. To jest nasz główny cel, bo my jeszcze się nie pozbieraliśmy, młodzi koledzy, po II wojnie światowej, tak naprawdę na dobre. Te straty, które ponieśliśmy, są bardzo trudno odnawialne. Zresztą, zauważcie, w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, mieliśmy 12 milionów ludzi poniżej 20 roku życia. I politycy zachodni powiedzieli wtedy do Millera i Kwaśniewskiego: dajcie nam 6 milionów ludzi do 2012 roku. No oni powiedzieli: proszę bardzo. Nie mogli tego wypełnić, ponieważ były wybory po kolei, ale i tak z Polski wyjechało na stałe 3 miliony ludzi. I wy, koledzy, którzy mnie oglądacie, też chcecie z Polski wyjechać. Też chcecie sobie urządzić życie w normalnym państwie. W Anglii, w Niemczech, tam gdzie jest porządek, gdzie można planować przyszłość. Nikt nie może mieć do was o to pretensji. Ale nie wszystkim się uda. Jeśli sytuacja się zakręci, w czerwcu przyjeżdżają tu Amerykanie, na jesień mamy wojnę. Tak jak, zobaczcie, tak jak na Ukrainie. To się zacznie tak od jednego wystrzału i im więcej będzie trupów, tym więcej będzie zachęty do tej walki. Ja na wojnę pójdę może w 5. albo 6. rzucie, ale wy pójdziecie w 1., w 2., bo to młodzi żołnierze muszą ginąć. Uczcie się historii. Uczcie się historii, czytajcie ją. Dzisiaj jest internet, który jest zesłany przez dobre duchy. Obieg informacji międzyludzkiej jest błyskawiczny. Kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś trzeba było pójść do biblioteki, wiedzieć, co wypożyczyć. Dzisiaj ludzie się wymieniają tą informacją. Czyli nie Amerykanom. Niech będzie silna polska armia. Po co nam obce wojska? Kiedy w Polsce stały obce wojska, zawsze się dla naszej Polski kończyło tragicznie. Zawsze. Nigdy nie było wyjątków. Obojętnie, jakie by to wojska były. Zawsze się kończyło tragicznie. Powiedziano, że będą budowane brygady obrony terytorialnej, ale bez ciężkiego sprzętu. Zobaczcie, jakie cwaństwo, jakie łajdactwo. To znaczy, co wam zostawiają? Nie będziecie mieli artylerii, nie będziecie mieli czołgów, nie będziecie mieli opancerzonych transporterów, będziecie mieli kałachy i granatniki. Nie macie szans. W dobie satelitarnej komunikacji amerykański żołnierz widzi, co jest za tym budynkiem, bo mu satelita to ściąga. Bardzo dokładnie. Technologia jest niesamowita, kosmiczna wręcz. Będą do nas strzelać jak do kaczek. Ja wiem, że to, co mówię, jest bardzo nieprzyjemne i zakłóca spokój, ale ja nie mam życzeniowego stosunku do rzeczywistości, a ludzie generalnie mają życzeniowy stosunek do rzeczywistości, bo na tym polega życie, na optymizmie. Ale to nie znaczy, że wchodzimy z pochodnią do suchego lasu. Poczytajcie, powtarzam, doktryna Brzezińskiego, doktryna Busha, doktryna Wolfowica, doktryna Szaranskiego, PNAK, plan na nowe amerykańskie stulecie, czarno na białym, nie zostaje wątpliwości. I ci emigranci, którzy tu przychodzą do Europy, są po to, żeby to wszystko zderegulować, zdestabilizować, żeby zrelatywizować wszystkie postawy. Bo część ludzi, tak, emigranci mają prawo, część mówią, nie mają prawa, a na Ochocie w Warszawie stoi meczet wybudowany w 2005 roku, ale mieli pecha Saudowie, bo to za saudowskie pieniądze, bo wybudowali go na terenie reduty Ordona. I myśmy odkryli tę redutę Ordona i nie powstało tam osiedle dla 5 tysięcy ludzi, a miało powstać. I co, o czym słyszymy? Że na Ursynowie ma powstać meczet za saudyjskie pieniądze. Nie mamy szans z saudyjskimi pieniędzmi, bo to są pieniądze petrodolarowe. Zrobią co chcą. Tam stowarzyszenia broniące reduty Ordona doprowadziły do tego, że konserwator zabytków zapisał tę ziemię do miejsca pamięci narodowej. I nie ma tam budynków, ale deweloperzy, którzy mają łapę na tym terenie, już chcą ten zapis znieść. Już powołują naukowców, którzy za pieniądze dadzą dyrektywę, że reduta Ordona nie jest nic warta. Gdyby Czesi mieli redutę Ordona, to by ją odbudowali 10-krotnie taką, jaka ona była. A my na razie bronimy tego terenu. Młodzi koledzy,
dzieci. Jeśli żyjesz, każdy najbardziej parszywy dzień pokoju jest piękniejszy od najpiękniejszego dnia wojny. Piłsudski, gdyby był w 1939 roku, oddałby Niemcom i korytarz, i Gdańsk, przeczekałby te chwile. Oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych, którzy mnie wychowywali, powiedzieli kiedyś, kretynizmem było wysadzanie pociągów niemieckich, które szły ze sprzętem wojennym do Rosji, a niech się tam biją na śmierć i życie, niech się wyrżną do nogi. Po co im przeszkadzać w tym? Przeczekać ten stan. Tylko, że nam krew w żyłach gra i 19-letni, 20-letni, 21-letni bukat, czyli ty kolego, jesteś naładowany testosteronem, poruszasz się tak szybko, że twój mózg za tobą nie nadąża. Generałowie amerykańscy to wiedzą. W tym roku 240 tysięcy 19-latków, w przyszłym roku 180 tysięcy 19-latków. Zobaczcie, jaka piękna armia. A ten żołd będzie ile? 5 dolarów dziennie? Najtańsza jucha. Najtańsza jucha. Odsyłam do historii. Postscriptum. Gadowski, ty pizdo. Zwyzywałeś mnie od ruskich agentów razem z Kanią. Jeszcze w 2017 albo jeszcze w 2016 roku. Co myślisz, kurwa, że ci to zapomnę? Teraz rżniesz takiego wieszcza? Jesteś amerykańskim fąflem dla mnie.